się właśnie od parkingu do drogi wojewódzkiej do Nowa Starzycka, do roku uzgodnienia pan Popocza usypać z rodzimego gruntu. Wiadomo, że z rodzimy grunt zostanie usypany na Popocza, ciężki samochód, jeżeli jedzie na ten rodzimy grunt, powstaną kolejki. Być może to wychodziło z pewnych jakby oszczędności, prawda? Ale przedstawiciele gminy znaleźliśmy na to, wyrazili zgodę i Popocza zostanie usypane z rodzimego gruntu. Na pewno nie jest to, co powinno być. Przy wjechaniu ciężkiego sprzętu, a przynajmniej przy dużych opadach deszczu robią się tam się kolejne. Jeśli chodzi o wycinanie zakrzaczy i innych jakby robów porządkowych na tych drogach, do tej pory przez kilka dobrych lat zostało to w ramach porozumienia z gminami wykonywane poprzez gminy. Nie sądzę, aby przez rok czasu te zakrzaczenia wyrosły aż tak, żeby one stwarzały zagrożenia. Tym niemniej pracujemy naszą grupą na wszystkich drogach powiatowych. Być może pan naczelnik, jeżeli chciałby powiedzieć, co żeśmy zrobili to już w tym roku, na jakich gminach i takie najważniejsze prace na drogach powiatowych. Jakie były oszczędności, czy jakie były
nieoszczędne działania nasze, to wszystko pojechali na radę na koniec roku budżetowego, bo nasze ocenia oczywiście, my obserwujemy, staramy się działać na gospodarstwo i obserwujemy działania naszej grupy, uważamy, że to się sprawdza. Natomiast takie szczegółowe informacje i wyliczenia będą przygotowane na pod koniec roku. Proszę, proszę, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ to nie będzie ani pytanie, ani deklaracja, tylko prośba do Pana Starosty. Otóż to nic, że droga biegnąca ze Starego Wierzchnia przez Polgar z drogą wojewódzką, a nie powiatową, ale leży na terenie naszych powiatów. No, tak po prostu, że Pan Starosta musi zorientować, czy faktycznie, a takie głosy do mnie dotarły, ponieważ oprócz Mikołajew, który reprezentuje w tym okresie wyborczym również gminę Stary Dzierżyn, że w ramach remontu, który jest tam wykonywany, jest zdejmowana w Polgarni piękna, czy to jedna kostka, którą nie wiem, czy inwestor, czy wykonawca sprzedaje to na każdorodne miejsce. Natomiast będzie układana w technologii, nie wiem jakiej, nawierzchnia, nie wiem jaka, nie wiem jaka. Natomiast ta kostka wszystkim się bardzo podobała, którzy jeździli tamtą drogą, więc budzi to emocje i stąd moja prośba czy apel. Natomiast jak już jestem przy głosie, to Pani Starosto chciałem podziękować za realizację prośby, które kierowałem na poprzedniej sesji w kwestii łupów, które tutaj kolega Kostkańc mówił. I potwierdzam, że faktycznie wiele trudności sprawiają pojazdom ludzi, tak zwanym tirom, czy nawet ciągnikom z dwiema załadowanymi przyczepami, ponieważ te drogi są wąskie. Te łuki nie spełniają wymagań takich, jakie wynikają z rozporządzenia miejskiej infrastruktury. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne. Ja rozumiem, że Pan Starosta nie jest skłonny, żeby naciskać na wykonawców, projektantów, inspektorów nadzoru, bo to jest pokątliwa sprawa, ale trzeba pamiętać o jednym. Te drogi nie są dla Pana Starosty, nie są dla zarządu, tylko są dla mieszkańców, proszę Państwa. I to musi zawsze nam przyświecać, jeżeli podejmujemy stosowne decyzje, bądź odpowiadamy za realizację inwestycji. Bardzo proszę Państwa. Chciałem odpowiedzieć tak, że oczywiście drogi są dla mieszkańców, ale też nie można oczekiwać, że ja będę miał jakikolwiek wpływ na projektantów, którzy mają uprawnienia w tym zakresie i przedstawiają stosowne dokumenty czy rozwiązania techniczne, które uważają, że są zgodne z prawem i nie można tego dyskutować. Pamiętajmy o tym, że w każdym samorządzie, jeżeli wprowadzona inwestycja, to jest inspektor nadzoru, tak to się nazywa. I ten inspektor nadzoru bierze odpowiedzialność, że pieniądze za taką nadzór, ale też bierze odpowiedzialność. Jeżeli coś się nie zdarzy, to tutaj jest zapisane na pewno, ale my też przyglądamy się bacznie działaniom tych wszystkich wykonawców, którzy realizują nasze inwestycje i tu można wynosić te przykłady naszej interwencji w trakcie realizowania. Natomiast jeżeli chodzi o kostkę budową, chciałbym tutaj, korzystając, że te nasze obrady są filmowane. Proszę Państwa, nie mówię live, bo kostka budowa z drogi wojewódzkiej jest majątkiem samorządu województwa. Wiecie, jak masz majątek powiatu, na sprzedaż majątku powiatu, Pani Naczelnik Odległości, to nie jest wymagana zgoda Rady Powiatu. Więc jak sprzedaż majątek województwa, wymagana jest zgoda Sejmiku Województwa Wojewódzkiego. I proszę nie powielać sytuacji, bo takiej zgody nie ma, bo ja też się coś tutaj na temat tej kostki budowej wiem. I proszę sprawdzić, czy te informacje są prawdziwe, ażeby nie rozpoczynie wodna. Sprzedaż majątku, który jest własnością samorządu województwa, musi być zgoda sejmiku wojewódzkiego. A jak na sprzedaż majątku powiatu, szanowni radni muszą cokolwiek, byśmy chcieli sprzedać jako rada, jako samorząd powiatowy, musi mieć zgodę. Sprzedaje kontrahentom niemieckim. Tak, słyszałem i stąd moja prośba. Rozumiem.
tej kategorii informacji. Przyludzili, możemy blokować. Jeżeli nie wiecie, że jestem przy głosie, to należy się cieszyć, że wreszcie ta inwestycja do skutku doszła, prawda? Bo jak sami wydali sobie w poprzedniej kadencji, no przez 4 lata Rada Radni walczyli o tą drogę, nie wiem, o tą drogę, bo przecież Zarząd Wojewódzki wykonuje tą inwestycję między Folwarkiem, Krzyżmarkiem, granicą województwa, a także między Krzymałami a Trubami Śląskimi, a także pomiędzy Górkami a Kołodziejem. To są konieczne zadania Zarządu Wojewódzki. No ci radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, wiedzą, jak zajmowaliśmy się zdeterminowani, aby zadanie, a w szczególności zadanie Folwark, Krzyżmark i granica województwa. Przywołam tutaj też pytania pani radnej, byłej radnej pani Ireny Szmiły, bo przecież prawie na co drugiej sesji było pytanie, co z tą drogą. No więc myślę, że należy się cieszyć, że ta droga zostanie wykonana. Co do sprzedaży konstytucji, spytamy. Co z tą konstytucją? Kolegowa radny zresztą do Lankiewicz. Gdybym wiedział na pewno, to bym nie pytał i nie prosił o sprawdzenie. Pan starosta jeszcze. Chciałbym prosić, proszę Państwa, ja chciałbym Państwa, kierowników, uczestników tej sesji Państwa radni zaprosić wspólnie z wójtem gminy Mikołajem Kaczewskiego Cześcia na 11.30 kościoła Mikołajka, gdzie wspólnie z samorządem, pani przewodnicząca, myślę, że radni będziemy. To jest to druga impreza pogodowa, ale ja bym bardzo prosił wszystkich, zachęcam, zapraszam do uczestnictwa w tych dożywkach, bo trzeba podziękować za, że w tej kolejnej po tej suszy, że jednak te wolne rolnicy odwieszają na wysokich tym roku i myślę, że jest czas, żeby spotkać się pod naszego wspólnego. No i raz na 30, tak, 16 już mówimy, 11.30, gdzie rejestrujemy. Serdecznie zapraszam. Pani przewodnicząca? Dziękuję. Tak, oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Jesteśmy powiatem rolniczym, w związku z tym myślę, że jest komu dziękować. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, z tych zaproszeń, to ja chciałbym